Trochę ciemno, ale jesteśmy. Malinowe. A jak? Schowaj tego papierosa. Dzieci nas, może nas oglądają. Nie widać za bardzo, ale my już po pierwszej części nocnych wykopek. Coś tam wpadło. I czekamy teraz na większą bandę. No, będzie nas chyba z 10. No. Będą poczyszczone pola. No, będą. Rolnicy będą zadowoleni. Takie trafionka. Boratinium z gargamelem. Tu jakieś sreberko malutkie, ale nie wiemy co. Zajazd totalny. I tu mamy Rex pola, chyba Iwana. Ładna. No. To jest z wami, pany. Mieliście być. My tu już czekamy. 7:10. Mieliście być na 7. I co? 10 minut. Plecy. Jest mordeczka. Cześć, Piotr. Siema. Jeszcze raz. Wiesz ile nas będzie? Słucham? Wiesz ile nas będzie? 11. Nie, jeszcze 4. No to musimy się chyba podzielić, co? Nie. Będzie dobrze, będzie dobrze. By panowie nie było, że jakiś falt start. Znak sygnału, ja daję. O. I start. Witali dzisiaj na pierwszych gościnnych występach. Ale niedługo pojedziemy na Ukrainę tam. Trochę przesperamy. Tutaj tylko rozgrzewka teraz. Ta. Idzie banda. Jeszcze tylu nas nie kopało tutaj, co? No. Ilu nas jest? 9. Nie wyzbierać mi wszystkiego. No. Pączkujemy. Cześć. Siema, Jarecku. Siema. O, jest Marcino. Siemanko. Cześć. O, jest. Cześć, Marcin. Cześć, Grzesiek. Kamil, cześć. Co tam żeś znalazł? Srebereczko. Jest chyba. Bardzo ładnie. Ja pierwszy sygnał. Wytarte strasznie. I jak zwykle Rosenthal. Maleńkie. To nie srebro chyba. Wygląda jak srebrne, wiesz, jest cieniusieńkie i coś na nim widać. Widzisz? Ty odpikrechałby. Chyba tak, nie? Chyba właśnie kiedyś widziałem. Nie wiem, czy u Iwana ostatnio. Iwan Rexpol nie pokazywał czegoś podobnego. Konik. Ale strzał. Ale strzał. Szkoda, że nie całe. No, znaczy ja nie wiem, czy to. Ale tak od wygląda. Tak wygląda. No pięknie, panie. Oby więcej, no. Oby więcej. Pokaż, pokaż. Kurde, może to jakiś skarbier rozorany. Szukam ja. Gratki, do następnego. Ty sygnet. SH sygnet. Ale jaki? Zrobiłem. Z oczkiem. Chyba diabeł ty. W jakiej płuce? Nie chyba. No. Jest petarda. No trafiła się plomba po pół godzinie chodzenia. Po dwóch, trzech polmosach. Znowu testowaniem ustawień, ale wracam na razie do poprzednich. Fajny sygnet diabła wyciągnął. I na razie to jest fant. Tam panowie kopią. Może coś znaleźli. Jest nas 9, także. Ale pole duże. Nie wiem, co to za ustrojstwo. Kawałek czegoś, jakiegoś takiego elementu, od czegoś. I mamy pierwszą krągłość, a jest nią gargamela chyba widzę. Boratinium. Tak, na bank. Jest boratynka. Proszę bardzo. Widzę jakiś rancik.
kopiejka. Kopieczka. Ale ładny stan. Ale ładny stan. Piękna. 1798. Chyba ostatnio taką wykopałem. Chyba ostatnio taką wykopałem. Także ta będzie druga, jeżeli się nie mylę. Całkiem możliwe. Dobra. Lecimy dalej. O, malinowy. Trzepie tym rotusem. Trzepie. Zapraszam do niego na kanał. Trzecia lub czwarta dzisiaj. Nie nagrywam, ale... ale tą wam nagram. Zobaczcie, jak pięknie. Taka teraz weszła. Taka teraz weszła. Mieliśmy problemów technicznych troszeczkę, bo z Marcinem się połączyliśmy pod jego panel, bo chciał mi tam wgrać jakiś jeden swój program i za groma nie mogliśmy się rozłączyć. Wszystko porozłączane, wszystko ten... Później nie widziałem swojej cewki. Trzeba było od nowa wpisywać, ale na szczęście Arek Green Camo po raz kolejny uratował, powiedział co i jak. I tyle. Lecimy dalej. Teraz gdzieś tutaj miałem już monetkę, widziałem, tylko nie wiem. Jest. Jest, bo ją zgubiłem. Kopiejka. Kopiejka. A raczej pół kopiejki. Pół kopiejki, 1899. Pół kopiejeczki, ładne. O Jezu, ale miałem stresa, że nie będę mógł tego mojego deusika ogarnąć. Bo jest przezroczyste. To karnało. No nie, to nie wierzę, że tu znalazłeś. To nie wierzę. Przepiękne. Tą no jest... pikelhaubę pokaż. No właśnie. Zobaczcie, jakie to jest fajne szkiełko. Ono przepuszcza, widać. Zobacz. Jest. Nie, nie wierzę. Tu trzeba więcej szukać. No, jest jedna część, tu jest więcej. Coś pięknego. Trzeba na nocne pójść i atakować. Coś pięknego, to ja nawet nie wyciągam. Fajnie. Trochę żeś na... posprzątał. W ogóle, to jest jakiś... diabeł. Krucyfiks. Krucyfik. No przepiękny. Ty jak, no. Ty masz fingle, kurde. Jak cygan. Ja ten sygnet to ja podrzuciłem, bo to na wymiankę za ten złoty. No, szkaplerzyk jest. O, to jest piękne. Widać, czarne kciuki są. Diabeł, no jak diabeł. Jak diabeł, pazury jak diabeł, że ona mnie do domu nie puści. Marcinowi cyganowi tak zwanemu już się morda cieszy. No nie złoto cygańskie, prawdziwe. No, no bo zobaczcie, już tutaj się przymierza. Może zapomni. To nie mogę ściągnąć. To ty bierzesz ty kamień, a ja biorę złoto. Dawaj. Bo ci się kamień podobał. No piękny jest. Fajnie, karneol. Co to jest? Karneol dałem do złotnika, żeby mi przeczyścił trochę. No. I powiedział, że to karneol. To właśnie kiedyś stosowano do do robienia pieczęci. No pięknie. Gratulacje. Dzięki. Teraz jakieś ustrojstwo wyszło. Coś od jakiejś maszynki. Cholera wie co. Marcinek, a ty jak? Na razie... same łuseczki, same kuleczki. No. Kto? Leon. Może on coś zakopuje. Teraz dołek koło dołka. Jeden pocisk taki. I ob twoją mać. Na pół ręki. I kulka. Proszę. Duży. Duży, duży. Co cygan? Dawno nie kopałeś. Dawno.
Ćwiczymy tą nierówną walkę. Człowiek zmęczony od samego rana. Co tam masz? O, na bogatości dzisiaj. Ja nie będę już. O, to ten, co ja też wczoraj znalazłem. Jedna, druga, coś tam. Ten. Solida. Solid? Jakąś, chyba taką samą rurę. Nie, to jest ten grosz. Nie, no bo jak wyciągnąłem, widziałem. Jedna, aha, druga, solida, coś tam. I był z tyłu ten herpeniarski. To rączka? Nie. Chyba tak, mi się wydaje, jaka samą rurę. Grosz polski. Ale zajechany. Uje. Ty, kotwic. Ty, ale widziałeś ze skrzydłami ta, to coś, taka. Nie wiadomo, ta... co? Medalik. No. Co ze skrzydłami? Ładnie. Ten guzik, no, ten, ta kotwica to jakiś lekarski, kurde. Nie. Teraz wyszedł jak trochę pomiek w tej gąbce. No, jeden. Trzydzieści sześć. Jakiś, kurwa, jakiś goły marynarzy, Grins Marina. Albo lekarz na statku. 36, 1936, ale jakiś taki dziwny jest, ty. Z kłosami ten, no, no, ten taki kłosy. To jest ten, no, no, Weimar. Nie wiem, no, ja to jak się nie znam, to jest Warma, jest Weimar. Tak, Weimar. O, 10 groszy, jest. A gdzie masz guzik? No i jak zwykle muszę dograć, bo człowiek się żegnał, taka banda nas była, w takim towarzystwie się kopie najlepiej. Ja lubię, jak jest dużo ludzi i fajnie, jest fajnie, także po raz kolejny wam dziękuję za nowe subskrypcje i oglądajcie. Czarne kciuki wymiatają.